Rząd oszukuje śmiertelnie chorych. Minister zdrowia Ewa Kopacz najpierw obiecuje pacjentom chorym na raka, że leczenie w ramach tzw. niestandardowych procedur będzie kontynuowane, po czym NFZ w ogóle nie rozpatruje wniosków. Leczenie chorych na raka wątroby kosztuje kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Bez tej terapii nie mają szans na przeżycie. Czy mogą mieć jeszcze nadzieję na spełnienie rządowych obietnic? Sprawdzała Monika Zalewska. Te słowa minister zdrowia wypowiedziane w środę uspokoiły pacjentów. Nowi pacjenci, którzy dzisiaj nie są leczeni tego typu preparatami, będą mieli możliwość złożenia tych wniosków. Złożenie tego wniosku, na podstawie której można to refundować, będzie z odpowiedzią pozytywną. Prawdą jest tylko to, że wnioski są składane. Nic się nie zmieniło. Takie słowa usłyszeliśmy w śląskim oddziale NFZ. Od 1 kwietnia zarządzeniem prezesa funduszu wnioski o przyznawanie niestandardowej terapii czterema lekami w ogóle nie są rozpatrywane. Nie zmieniły tego wypowiedziane przed kamerami słowa minister zdrowia. My jesteśmy oddziałem, czyli wykonujemy zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a na dzień dzisiejszy to zarządzenie jest obowiązujące. Pacjenci zostali więc oszukani. Czuję, że czas mi ucieka, a ja z tą świadomością zasypiam i z tą świadomością się radą budzę. Krystian Kittel od 2 lat walczy z rakiem wątroby. Ma 3 dzieci, chce żyć. Jednym zarządzeniem prezes pozbawił go szansy i nadziei. Miesięcznie na leczenie musiałby wydać 13 tysięcy złotych. W środę uwierzył w słowa Ewy Kopacz. Dziś już wie, że to tylko słowa. Z tego by wynikało, że albo to są jakieś puste słowa tutaj, no albo... Ktoś się po prostu, pani minister, nie słucha w naszym kraju. Fundacja Gwiazda Nadziei, która pomaga pacjentom chorym na raka wątroby, wysłała już pismo o interwencję w tej sprawie do wszystkich posłów. Pacjent z rakiem wątroby dotychczas nie mógł być niczym leczony, żadnym innym lekiem, a teraz się pojawił jeden lek i właśnie ten lek jest na tej liście i nie może pacjent go otrzymać. Brak nadziei, brak szansy. Prawnik Wojciech Kozłowski twierdzi, że prezes NFZ złamał prawo. Istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień, a po drugie, co dużo bardziej ważne, narażenia życia i zdrowia kilku tysięcy pacjentów, którym z dnia na dzień prezes NFZ odebrał możliwość leczenia. Można by powiedzieć, że w ten sposób bezpośrednio wydaje na nich wyrok. Dlatego pacjenci szukają pomocy u ministra sprawiedliwości. Zostało już złożone doniesienie do pana ministra Ćwiąkalskiego w kwestii popełnienia przestępstwa, w kwestii odmowy leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjenci złożyli także wniosek do ministra zdrowia o natychmiastowe uchylenie zarządzenia prezesa NFZ. Nie pieniądze będą decydowały o tym, czy chorych leczyć, bo pacjenci z chorobami nowotworowymi to priorytet dla tego rządu. Takie słowa padły na słynnej już konferencji minister zdrowia Ewy Kopacz. Jak pokazuje życie, słowa wypowiada się łatwo. Gorzej z realizacją zobowiązań. Monika Zalewska, Wydarzenia.